dobry weekend, to teraz trochę sportu i najważniejsze wydarzenie, bo wszystkie telewizje informacyjne, nie wyłączając telewizji Republika, wczoraj przerywały program, żeby pokazać, jak Robert Lewandowski wita się z kibicami na stadionie Camp Nou, przywitany oklaskami, wielkie show. Kilka sztuczek technicznych i koszulka z numerem 9. I oczywiście wielki, wielki transfer, wielkie wydarzenie. O tym powiemy już za chwilę, a tymczasem zobaczmy fragment tego wielkiego wydarzenia. Wczoraj mnie syn pytał, ile kosztuje bilet na taką prezentację Lewandowskiego, już pomijając to, że to jednak na drugim końcu Europy. A z nami gość Paweł Głaszewski, tygodnik Piłka Nożna. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Witamy bardzo serdecznie. Trzeba przyznać, że w Polsce zapanowała euforia. W Katalonii chyba wielkie nadzieje, a co się dzieje w Madrycie? Może odrobina zazdrości? No chyba tak, bo nie udało się Realowi Madryt sprowadzić Kiliana Mbappé, więc brakuje takiego galaktycznego transferu, a takim galaktycznym transferem jest właśnie niewątpliwie Robert Lewandowski. No wszyscy czekali na ten transfer od kilku tygodni, gdzieś ta batalia z Bayernem Monachium trwała, ale no, kiedy padły te magiczne słowa na konferencji reprezentacji Polski w czerwcu, to ja byłem przekonany, że Robert Lewandowski już w Bayernie Monachium nie zagra i nawet ten powrót na treningi, bo przecież kilka treningów jeszcze Robert Lewandowski zdołał odbyć w te wakacje z mistrzami Niemiec. To jednak cały czas z tyłu głowy było to, że ten transfer się dokona, tylko to jest kwestia ustaleń, kwestia ceny. A skoro już tak w kontrataku Emilia zaczęła od Madrytu, to ja zapytam, czy to jest rzeczywiście taka legenda, że Robert Lewandowski od dziecka marzył o grze w FC Barcelona i to jest ten największy klub? Bo przecież przed lata, gdy mówiono o odejściu z Bayernu, to częściej się pojawiała nazwa Real Madryt. Tak chyba też mówi jego mama w jednym z wywiadów. Mhm. Powiedziała, że 20 lat temu, kiedy Robert grał już w piłkę, to było jej wielkie marzenie. No, widziałem tę wypowiedź mamy Roberta Lewandowskiego. No, skoro oboje tak mówią, no to ja nie widzę żeby kłamali, chociaż sam nigdy takiego pytania nie zadałem, bo kiedy Robert Lewandowski był w Bayernie Monachium, ja z nim rozmawiałem, to jeszcze miał kilka lat ważnego kontraktu, dlatego no, wtedy nic nie wskazywało na to, że ma odejść, ale to były chyba bardziej takie spekulacje, że... No to Real Madryt gdzieś od kilku lat, bo to już przy okazji transferu z Borussii Dortmund do Bayernu Monachium, później co roku wracał gdzieś ten temat ewentualnego przejścia Roberta Lewandowskiego do Realu Madryt, ale stało się tak, że wylądował na Camp Nou. Skoro mówi, że kibicował Barcelonie od dziecka, pewnie gdzieś tam niedługo agencja, czy w zasadzie biuro, które prowadzi Robert Lewandowski, który ma swoich ludzi, no pewnie gdzieś tam znajdą jakieś zdjęcie z dzieciństwa, to wtedy się okaże, w czyjej koszulce biegał Robert Lewandowski w dzieciństwie. Najbliższe tygodnie to jedna wielka niewiadoma. Na razie w tych sparingach Robert Lewandowski goli nie strzela. I to jest chyba takie zawsze wielkie ryzyko, bo mieliśmy do czynienia z wieloma głośnymi transferami. Nie zawsze było tak, że zawodnicy wielkie gwiazdy przyjmowały się w nowym klubie. Nie wszyscy są zachwyceni na przykład Messim w Paris Saint-Germain. Ale chyba też ogromna, no, ogromna presja. Mhm. No zgadza się. No, patrząc na to, ile ludzi wczoraj przyszło na prezentację Roberta Lewandowskiego, to pokazuje, że naprawdę no, olbrzymie nadzieje są pokładane w Barcelonie. Wiemy, jaka była sytuacja zarówno finansowa, jak i sportowa przez ostatni czas w stolicy Katalonii. Dlatego no, ten transfer Roberta Lewandowskiego to jest taki... Mam wrażenie, że to jest taki no, trochę wschód słońca nad tym, żeby to wszystko jednak ruszyło, żeby to życie ruszyło do przodu, żeby ta Barcelona wróciła na to miejsce, na którym być powinna. Odnośnie tego, co tutaj co zostało powiedziane z tym, że się wielkie gwiazdy nie sprawdzają, no ja jednak do sparingów to takiej wielkiej wagi to bym nie przywiązywał, że jedna, no, dla mnie ważniejsze są jednak te mecze o punkty. No, nikt nikomu nie liczy serii bez zwycięstwa, czy serii bez strzelonego gola w sparingach, to jednak mówi się o meczach oficjalnych, a ten mecz oficjalny już niedługo. 50 milionów euro, kwota transferu za, łączna kwota transferu za takiego zawodnika. Ta kwota robi wrażenie?
patrząc na to, że Robert Lewandowski miał tylko rok do końca kontraktu, no to niewątpliwie robi bardzo duże wrażenie. Patrząc na to, ile ma lat, no to, to pokazuje, że no, Barcelonie bardzo zależało na tym, aby wzmocnić ten atak, sprowadzić klasowego napastnika, który gwarantuje te 20 goli w lidze, a 30 we wszystkich rozgrywkach. I uważam, że taka granica 20 goli zostanie przez Roberta w tym sezonie przekroczona. No i pewnie mu pamiętają, i to jest też wielka legenda piłkarska, że swego czasu strzelił 4 gole Realowi Madryt. Na to liczą, bo jednak te El Clasico, pojedynki między Barceloną a Realem, to jest chyba najważniejsze piłkarskie. To marzenie jest, no to, to taki transfer do klubu z tego marketingowego top 5, to, to był absolutnie obowiązek swoich kibiców na całym świecie. No i zresztą no patrząc gdzieś nawet na liczby w portalach społecznościowych, to jednak problemy finansowe. Gdzieś tam no, na sam transfer Roberta Lewandowskiego została uruchomiona specjalna dźwignia finansowa, więc no, tutaj jest kilka opcji, które muszą się wydarzyć, aby tego Roberta zgłosić do rozgrywek ligowych. No, mi się wydaje jednak, że no, patrząc na to, z jak wielką pompą został ogłoszony ten transfer, to, to jest kwestia czasu, kwestia dni, kiedy on zostanie zarejestrowany do rozgrywek ligowych, bo tam no, ktoś się musi zgodzić ewentualnie na obcięcie pensji, ktoś musi się zgodzić na odejście. No a wiadomo, że zazwyczaj się tak kończy, że jeżeli ktoś, klub mówi piłkarzowi, że nie widzimy dla ciebie już miejsca w swoim składzie, no to jednak to odejście następuje, więc ja jestem jednak co do tego bardzo, bardzo spokojny. No bo to tydzień został do rozgrywek ligowych, więc czasu mało. Powiedzieliśmy no tak. O tej euforii, która wybuchła w Polsce. Chyba taka sama euforia wybuchła w Katalonii. Jeśli chodzi o te koszulki Roberta Lewandowskiego, to w ogóle jakiś wielki problem, żeby je dostać, pojawił się, tak? No tak, no, producent się chyba nie spodziewał, że będzie aż tak wielkie zainteresowanie. Chyba nie wiedział, z kim ma do czynienia, bo przecież Polacy to jest taki naród, że jak jest gdzieś jakiś plebiscyt w internecie, kto jest najlepszym piłkarzem na świecie, to następuje powszechna mobilizacja. Są zakładane różne konta i wszyscy idą i grają do jednej bramki, jak jest potrzeba. No wczoraj gdzieś te koszulki rozchodziły się jak świeże bułeczki. Ja rozmawiałem z kilkoma dziennikarzami, którzy na tej prezentacji wczoraj w Katalonii byli, więc mówią, że no po prostu ludzie, którzy wchodzili do sklepu, no to nie wychodzili z innym produktem, tylko koszulka z nazwiskiem Lewandowski. I to jest takie bardzo, bardzo budujące, że jednak no, ludzie identyfikują się z Robertem Lewandowskim, ludzie chcą przychodzić na trybuny na Roberta Lewandowskiego, nawet na to, żeby go przez kilka minut zobaczyć, na te jego popisy techniczne, na te jego pierwsze słowa, co ma do powiedzenia do publiczności. A właśnie, ciekawostka jest taka, że z racji wojny na Ukrainie na stadionie Legii Warszawa będzie w Lidze Mistrzów grał Szachtar Donieck, więc będziemy mieć Ligę Mistrzów w Warszawie, trochę okrężną drogą, ale już słyszałem wczoraj takie marzenia, pragnienia, żeby ten Szachtar trafił na Barcelonę i żeby ten Lewandowski właśnie przyjechał na stadion Legii tej jesieni. No wtedy pewnie bilety się wyprzedają jak świeże bułeczki, więc ale to nie tylko Szachtar Donieck, bo przecież chyba Dynamo Kijów też gra w Łodzi swoje mecze, chociaż nie wiem, który stadion został zgłoszony przez Dynamo Kijów w razie ewentualnego awansu do fazy grupowej Ligi Mistrzów. Więc no, jeżeli taka sytuacja by miała miejsce, no to chyba polscy kibice nie będą mogli sobie wyobrazić lepszego scenariusza, no ale też mi się wydaje, że jednak wzrost i zainteresowanie tymi meczami Barcelony w rozgrywkach Ligi Hiszpańskiej też wzrośnie w Polsce, bo jednak pojechać sobie do Hiszpanii na kilka dni i przy okazji zobaczyć Roberta Lewandowskiego, to chyba trochę przyjemniejsza sprawa niż pojechać sobie do Monachium. Doszliśmy chyba do takiego punktu, że jest dwóch Robertów Lewandowskich. Jeden w koszulce reprezentacji, do którego się przyzwyczailiśmy, a drugi w koszulce Barcelony, i ten drugi jest chyba bardziej pożądany. No tak, tak, tak. No ale to przecież każdy naród kibicuje swojej drużynie narodowej, więc to nie możemy mieć chyba pretensji, nie wiem, do kibiców z Hiszpanii, że jednak nie kupują koszulek reprezentacji polskiej, nie kibicują biało-czerwonym. Zatem czego możemy się spodziewać w nadchodzącym sezonie? Uważa pan, że ten transfer, te ogromne nadzieje, one rzeczywiście zostaną zrealizowane? Tutaj mamy pewniaka.
Mam taką nadzieję w piłce, no nie ma pewniaków, to że Leo Messi poszedł do Paris Saint-Germain i pierwszy sezon zagrał dość słabo, no to pokazuje, że naprawdę no, każdy może się pomylić, każdy może złapać gorszą dyspozycję na jakiś czas, ale patrząc na to, jak Robert Lewandowski się prowadzi, jak trenuje, jak podchodzi do swoich obowiązków, jak jest silny też mentalnie, to i patrząc na to, że on już jedno wychodził ze strefy komfortu, bo przecież pamiętajmy, że on wychodził z tej Borussii Dortmund do Bayernu Monachium, gdzie w Dortmundzie został przez chwilę nawet znienawidzony. Gdzieś tam przecież było mnóstwo takich nieprzychylnych komentarzy, że odchodzi do największego wroga. No, po raz kolejny wychodzi ze strefy komfortu. Wydaje mi się, że Robert Lewandowski jest po prostu na to gotowy, a to, że zrealizuje swoje cele, że pomoże Barcelonie odnosić sukcesy, to jest tylko kwestia czasu. To na koniec jeszcze, oczywiście nie psując tej euforii, ale chciałem zapytać a propos tych transferów. Robert Lewandowski jest profesjonalistą w 100%, ale jednak czy ten sposób przejścia z Bayernu do Barcelony, sposób bardziej rozstania się z Monachium, nie kładzie się jednak cieniem na tym wizerunku sportowym? Czy to jednak jest twardy biznes i, no i tak wygląda dzisiejsza piłka nożna i nie ma się co obrażać? To znaczy, no, ten transfer jest efektem tego, że Robert Lewandowski no, ma żal do działaczy Bayernu, że odpowiednio wcześniej nie zaczęli z nim rozmawiać na temat nowej umowy. On gdzieś tam sobie po gali przeglądu sportowego, było takie spotkanie z kilkoma dziennikarzami, on to powiedział wprost, że wyznaczył datę na te rozpoczęcie tych rozmów. Jeżeli ta data nie zostanie zrealizowana, no to on podejmie odpowiednie kroki, aby z Bayernu odejść. Bayern o tym doskonale wiedział. Klub wiedział, na co się pisze, tylko że no w Bayernie też no zostało powiedziane wiele słów przy okazji tej przeprowadzki, że no nikt nie może być większy niż klub i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale ja uważam, że jednak odpowiedni szacunek takim piłkarzom jak Robert Lewandowski, którzy poprowadzili Bayern Monachium do największych sukcesów, no się po prostu należy, a nowa umowa odpowiednio wcześniej przedstawiona też jest tak tego wyrazem po prostu. Jeszcze na koniec dosłownie jednym zdaniem, ile lat Roberta Lewandowskiego na szczycie futbolu pan przewiduje? 33 lata w tej chwili ma? 4, 5. Dobra, dziękuję. Bardzo dziękujemy za rozmowę. To był pan Paweł Głoszewski, piłka nożna. Raz jeszcze dziękujemy. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. A za chwilę trochę kultury na koniec i pani Weronika Chodakowska, pianistka, która będzie opowiadać o swoim nowym, niezwykłym projekcie. To za kilka minut. Do zobaczenia.